Witam Państwa bardzo serdecznie. Jeśli jesteś nowy, zostaw ten czerwony przycisk tam na dole, żeby był stary z dzwoneczkiem. I dzisiaj kolejny odcinek, już piąty. Nie wiem, jak mam stan konta, bo nie jeszcze nie zmontowałem czwartego. Dopiero dzisiaj tego montuję, jak to nagrywam, więc no, nie wiem, jaki jest stan konta. Mi sobie podejrzewam 200 parę dolarów. Dzisiaj idziemy odebrać prawko, a jak to spalicie na co to mi kurde wbił? Po prostu widziałem. Nie, czy mi się przewidziało? Chwila. Dobra, już wszystko git. Nie wiem, czy jest mój ten znajomy. No jest, a nie wiem, czy czemu. Może jakiegoś laga. No, po prostu wpadnijcie na jego kanał, za niedługo u niego nowa seria albo już jest, nie wiem tego. Dzisiaj idziemy odebrać prawko. Ale najpierw może a to dobrze sobie. To dziś pójdziemy sobie zjeść coś. Po prostu. No. Dobra. Jest. Kurde, że coś zdrowsza. To co zjemy, widzowie, sobie? To weźmy coś. To zjemy, a to schodzi 15 dolarów. O, ktoś tutaj nawet jest, jeba. Jemy. A domu nie zamknąłem, hehe. Zaraz sprawdzimy kamery. Aha, muszę być przy domu. Dobra, idziemy. Zjadłem. Co to? Dobra, idziemy. Policja jest. Dobra. Widzowie, no, sprawa tak wygląda w tym, że nie możemy mieć własnej ciężarówki. Razem, to jest taki razy nie możemy kupić. No, taki to jest taki, nie możemy kupić tira, bo ciężarówka chyba kosztuje 200 tysięcy, na że nas nie stać na naszą własność, będziemy się jeździć firmową. Właśnie to, co mi wyskakuje, ten nowy projekt na kanale, za niedługo zobaczycie go. No nie wiem za ile, o, ktoś na cmentarzu nawet jest. Albo ktoś auto pożyczył. Dobra. Aha, o to chodzi. Dobra, no to ten, to damy już prawko odebrać. No to mamy tutaj nasze prawko wejdę na tira. No w sumie, czekaj, to nie jest tak, że na tira prawko jest też na autach się wyrabia? Chyba tak jest, nie wiem. Nie wiem, czy ona ci są to jeździć, czy nie? Dobra. No to więc idziemy zobaczyć, czy ktoś w ogóle jest w szkole. Musimy dzisiaj do pracy, do szpitala, ale z tego, co mi się wydaje, to oni chyba nadgodzin nie potrzebują dzisiaj. Jest trochę mały zysk. I ten. I muszę ten. Nie student. Dobra, nie ma. Więc może pójdziemy sobie na chwilę tutaj coś rozruszyć i pogramy sobie kosa. Pudło. Nie mogę trafić. Kurde.
Dobra, nie umiem po prostu chyba grać w kosa, to nie dla mnie sport. Tak mi się wydaje po prostu, bo nie mogę trafić do kosa. Dobra, no to tyle było ze szkoły. Nie wiem ile dni zostało jeszcze tej szkoły. Już dni zostało jeszcze tej szkoły. I możemy ją skończyć. Dobra, czy ktoś u kolegi czy jest w pracy, czy co on odwala, nie wiem. Aha, nie ma go. On pisze prawko, zdaje, ale nie wiem, że ja mam nic prawie na te. Przyjmij tam do tej pracy i pójdziemy do urzędu miasta praktycznie, zobaczymy może jaka firma potrzebuje to przytyra, bo za jedną jazdę 300 dolarów jest. O kurwa, chyba coś do szkoły, tak nie wiem, mam nadzieję, że oby mi chcemy nauczyć się do szkoły. No to idziemy do szkoły. No to zajebie. To co będziemy dzisiaj tutaj chyba na posiedzieć, żeby było, że to jest, że szkoła jest. Dobra, nie chcę mi się siedzieć, bo idę na wagarę w sumie. Nie chcę mi się tutaj się zanuda. Tylko potem nie jest problemu z tym, bo muszę jeszcze jakoś tą szkołę zdać. Dobra, idziemy sprzątać. Wezmę mopa. I po prostu idziemy sprzątać. Dobra. O, co jakiś dom się pali, fajnie chyba. Znaczy co? Chyba nie fajnie. Ja wiem, mi to obojętne, bo tak naprawdę dom mój jest taki sobie, już za jego opłacę co odcinek, więc no. No więc ten dom taki sobie jest, niektórzy mają sobie kupiony, jest i dużo nie muszą opłacać, to odcinek muszą opłacać i z tym jest lipa. Mam nadzieję, że za często nie będę trafiał tu do szpitala, dajmy, bo nie chcę po prostu trafiać tu za często do szpitala. Czy ja mówię, czy nie wiem, ale powiem to. No to ten, pamiętacie te dwa lajki to jeden dla naszej postaci. No więc nie wiem ile było pod ostatnim odcinkiem, więc jak było przynajmniej dwa lajki to kasę, bo tyle się konto, a jak nie było to nie wratuje nic. Dobrze. Dopiero zaraz, to dzisiaj tyle, kończę pracy. 6 dolarów wpada się konto i idę zaraz do urzędu. Dobra. Dobra, no to ja nie chcę już. Dobra, no i szukam. Nie, tu. O to napytuję opalić. Ale chętnie sprawdzę cię. O kurde. Tutaj też, no tutaj się pod... Oho, to. A to nie, to gdzieś na dole muszę szukać. Co tutaj jest? Nie wiem.
O, tu jednak się okazało. Dobrze. Dostałem informację, że już jestem zatrudniony. Tylko są z papiery. Na to, że będę przewoził. Papiery, przeczytanie sobie. Będzie się szkoła, gdzie do kogo jechać. To będzie iść po to tira, wiem chyba nawet gdzie dojechać po naczepę, bo użyłem po naczepę. Ładunek z lotniska i dowieźć do jakiegoś miejsca po prostu. I chyba na tym odcinek się skończy. No to tak, było ciekawe będzie, to znajdziesz tutaj jeden ten tir. O, jest. Ale na mnie nadal na tablicę. To będzie chyba mój tymczasowy tir. Dobra, jedziemy po prostu. Nie, mi się da, to się nosza. A jak będzie nikt nie wszedł. Co się minęło, co cię piszą? O, widziałem cię tu na górze. O, to jest na tym, to trochę nie czekaj. Dobra, podjeżdżamy. Będziemy podpinać. Czyli najgorsze, że czekał, żeby ci mamy. Jestem z kalką, to podpią. Idziemy teraz. No tak, aby przez miasto nie jechać, żeby nie robić. Może będziemy się i ten dojechać. Wiesz mi, że wyjadę. Aha. Kolega został dyrektywę i nie musi się tak ze mną, nie musi tak się męczyć jak ja. Ale muszę się męczyć na tym, że jeździ, żeby zarobić jakąś porządną kasę, co możliwe. Muszę najpierw rozładować to tira na lotnisku i zabrać się transport. Aha, bo muszę na lotnisko wyjechać prosto pod samochód. Kończę światła. Dobra. To jest zamek. Pole wjechałem. To sobie boli głowa w ogóle. Nie wiem co widzę, ale moje postać już głowa boli przez to, że wjechał w pole. Ale chyba to będzie tymczasowy ból. To już jesteśmy. Musimy rozwalować tą naczepę. Papiery pokazać w sumie. O, już rozładowana. Musimy jeszcze jechać, za tym dostajemy 500 dolarów. Czyli że musimy podać na lotnisko, pokazać papiery. I możemy jechać po... po resztę towaru, za to chyba 300 czy 400 dolarów, dostajemy chyba 500 nie. Ale to co wymagająca bardzo. Papiery. Dobra. Jest dla nas, wszystko git. No to jedziemy teraz po resztę. Ten pod... co? Pod... pocztę pojechać i mam komuś paczki po prostu za to muszę awaryjny włączyć chyba, bo inaczej będzie lipka, ktoś się doczepie.
No i już mamy. Pokażę ci papiery. No to dobrze, dobrze. Dobra, żeby mi to ładować. Znaczy to trochę praca trudna. O kurde, ale to jest co mówił. Widziałem, no wziąłem. Kusi mnie. Dobra. Na razie te pieniądze odstawię. Ale mam pomysł, żeby te wszystkie pieniądze po prostu zabrać. Bo mnie kusi to po prostu zabrać, nie wiem czemu. I to powinno być takie pożyczenie po prostu. Te pieniędzy. Po ten. No. Bo to znaczy wjechałem. O! Mieliśmy wypadek. O shit. No to lipa. Będzie musiał chyba na policję jechać. Nie, to jest moją postać na zaboju, ale idziemy. To lipa. Aha, dobra, nie wiem. No, nie te pieniądze. Zastanawiam się, czy nie wziąć ich, ale. No, będzie lipa po prostu jak ten. Jak ktoś zauważył, tam duża ilość pieniędzy była do przewozu, już kasa banku. Dobra, tutaj to się. Z kasa banku, więc to chyba ryzykowaliśmy, tak naprawdę mówiąc. Ale kto powiada, kto nie pije szampana, ten nie. Dobra. Tam zostaje aspekta. Już tu. I tam mam rozładować to. Mi kurde w kuśni naprawdę. iPhone. Dobra, mamy 3000 podziasów konta. Muszę poje... 3000. No wiem, dużo kasy. O kurwa. Teraz mamy takie. No to właśnie to jest sobie tak. Zostawiamy tą naczepę. Tak było. I jedziemy. Na farmę. Dobra, dobra, 5000 wchodzi na nasze konto. Tak naprawdę mówiąc, mamy 8000. 8000 dolarów mamy. No prawie 19, prawie 9000 dolarów mamy. Jedziemy od Wyspira i jedziemy do domu. Kończę odcinek, aha, kołębę jeszcze. No super. No w sumie tak, bo spowodowałem wypadek. No i jest tutaj dalej. Nie. Ja ją po prostu ustawić. Co wysunąć, co dalej, jak to lepiej. Dobra. No to dział zaraz chyba się tłumaczyć. Spowodowanego wypadku. No na razie ja policji będą się jakoś tutaj inaczej się tłumaczyć. No to szkodamy, no to wam powiem jak na wymiarni kot, który to by mógł być policjantem. Gdyby ten po prostu takiej też myślanej postaci,
Witam, no aż Państwo wali, co się dzieje na wszystkich fali. Witam, no jechałem sobie tą drogą. No i się zagapiłem. I wyjechałem palił, no wyjechałem po prostu. Aha. Dostaliśmy informację, to pani ten. To pani jest w szpitalu. No to proszę wszystkie rzeczy dać. Musimy wszystkie rzeczy schować. I musimy zmienić ubranie na więzienne. Idziemy do więzienia. No, do celi drugiej. No niestety widzowie, ta pani, którą wjechaliśmy auto, ona jest w szpitalu. Sprawa będzie w sądzie najprawdopodobniej. Najprawdopodobniej w sądzie. Trochę lipa na końcu odcinka. Może przez to, że przyjechaliśmy na komendę z własnej woli, to będziemy siedzieć po prostu. Ten będzie lipa, może nas odkują. No, widzowie, po prostu tragedia. Ja chyba gorzej nie mogło być. Nie wiem, czy nie będą się uciekać teraz, tak naprawdę mówiąc. Bo na to wychodzę, że muszę I'm gonna go to the hospital.